Witamy Państwa na kolejnej debacie z serii Młodzi debatują. Ja nazywam się Tomasz Skupny i w imieniu Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego dzisiaj razem z ekspertami oraz młodymi działaczami i działaczkami będziemy rozmawiać na temat roli głowy państwa w nowoczesnej demokracji. A debatować będą Jacek Michałowski, psycholog, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, działacz i pracownik sektora pozarządowego, minister, przez 5 lat szef Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Witam serdecznie. Ryszard Kalisz, jeden z twórców Konstytucji z 1997 roku, adwokat, poseł, minister, pełniący w latach 98-2000 obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. Również witam serdecznie. Antoni Raciborski, prezes Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Dzień dobry, witam serdecznie. Julia Schulz, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Dzień dobry. Piotr Iszczuk, Stowarzyszenie Europejskie Forum Wolności. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako że już znamy wszystkich debatujących, nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do pierwszego zagadnienia. Drodzy Państwo, jak oceniacie pozycję prezydenta w naszym systemie? Od prezydenta Lecha Wałęsy do prezydenta Andrzeja Dudy. Może zaczniemy od pana ministra. Którego? Znaczy, którego? Pana ministra Jacka Michałowskiego. Bardzo proszę. Ryszardzie, ale sporo zacząłeś, to zacznij ty. Ja bardzo mogę zacząć, dlatego że witam Państwa jeszcze raz serdecznie, uczestniczyłem w tym, dlaczego to się tak stało. Praprzyczyną polskiego systemu politycznego, struktury ustrojowej jest oczywiście okrągły stół i wybory 4 czerwca 1989 roku. Przy okrągłym stole nigdy tego nie zapisano w sposób dokładny, ale zostało to ustalone, że w wyniku zgody strony partyjno-rządowej, ona się tak nazywała, na wolne wybory do Senatu, urząd prezydenta przywrócony obejmie przedstawiciel wtedy tej właśnie strony partyjno-rządowej. Jak Państwo wiecie, w wyborach 4 czerwca Senat w 99% został obsadzony przez kandydatów Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy, czyli Solidarności, i w sierpniu 1989 roku jednym głosem na prezydenta jeszcze wtedy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został wybrany Wojciech Jaruzelski. Polska Rzeczpospolita Ludowa była do 31 grudnia 1989 roku. Od 1 stycznia 1990 roku mamy już Rzeczpospolitą Polską. Wtedy od razu zaczęto zastanawiać się nad nową konstytucją. Powołano komisję konstytucyjną. Wtedy jeszcze w Senacie, później po wyborach powstała komisja konstytucyjna wspólna Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Senatu. I również po wyborach w roku 1993 na jesieni powstała komisja konstytucyjna, którą kierował Aleksander Kwaśniewski. Jako że te komisje konstytucyjne, w przeciwieństwie do dzisiejszego zwyczaju, one były swoistego rodzaju kontynuacją poprzednich komisji, no to mieliśmy do czynienia z sytuacją, że do czasu wyboru, znaczy w czasie prezydentury Lecha Wałęsy, cały czas zarówno przez jego kolejnych przedstawicieli, jednym z nich był mój serdeczny przyjaciel Lech Falandysz, były zwiększane uprawnienia prezydenta. Wałęsa w ogóle miał taką tendencję w sensie faktycznym do zwiększania swoich uprawnień i jak w małej konstytucji z 1992 roku zapisano, że on ma prawo wyrazić opinię w stosunku do 3 resortów, czyli ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych, to niejako przyjęło się, że on te osoby wskazuje. No i tak to się wszystko toczyło. Następnie
Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory pod koniec 1995 roku. 21 stycznia tego roku został zaprzysiężony, 21 grudnia 1995 roku został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej. No i rozpoczął się proces odwrotny już. Jeszcze jedno. Przepraszam, bo to też jest bardzo ważne. W 1993 roku, jak wygrało SLD i powołano komisję konstytucyjną, która kontynuowała pracę, to ta komisja skoncentrowała się głównie na osłabianiu pozycji prezydenta w nowej konstytucji. No, siłą rzeczy prezydent był przedstawicielem Solidarności, SLD to była lewica. I po tym objęciu urzędu prezydenta przez Aleksandra Kwaśniewskiego, to ja wtedy, pan prezydent Kwaśniewski poprosił mnie i nominował na swojego przedstawiciela w Komisji Konstytucyjnej, no, rozpoczął się proces podnoszenia znaczenia urzędu prezydenta. Ile się dało? No już tam, do, jak państwo obliczycie, pozostał tylko rok 96 i do kwietnia 3 miesiące w zasadzie roku 97. Dużo się dało. Ja już szczególnie w zakresie wymiaru sprawiedliwości chcę państwu powiedzieć, że do tego czasu, kiedy ja objąłem tę funkcję przedstawiciela prezydenta w Komisji Konstytucyjnej, to jeszcze w projekcie było, że pierwszego prezesa Sądu Najwyższego mianuje chociażby Sejm, to samo z prezesem Narodowego Banku Polskiego i tak dalej. Były również zupełnie inaczej ukształtowane prerogatywy wyłączne. Krótko mówiąc, po doświadczeniu ze sprawowaniem urzędu przez Lecha Wałęsy do końca 95 roku te kompetencje prezydenta były bardzo osłabiane. No i później to, co się udało odzyskać, to się odzyskało, szczególnie tak jak mówię w zakresie wymiaru sprawiedliwości, polityki zagranicznej, jak państwo wczytacie się w zakresie również spraw wojskowych, obrony narodowej. Oczywiście wszystko, co należało do sfery gospodarki, zarządzania państwem, to pozostało w rękach większości parlamentarnej, której emanacją polityczną był rząd. I tak doszło do uchwalenia konstytucji. Ja sobie przypominam, drodzy państwo, jeden dla mnie wtedy charakterystyczny moment, że już mieliśmy konstytucję prawie przygotowaną, to był początek lutego czy koniec lutego 97 roku i raptem ówczesny szef PSL-u Waldemar Pawlak, który już nie był premierem, tylko bardzo zajął się konstytucją, powiedział: nie pozwalam, nie zgadzam się. O co się rozchodzi, drogi Waldemarze? Ja sam prowadziłem z nim te negocjacje na początku. Musi być zapis o trwałości rodzinnego gospodarstwa wiejskiego. No ja mówię: okej, no to ja ci gwarantuję, że w poprawkach prezydenta, bo tam były wtedy trzy czytania, wprowadzimy to trwałość gospodarstwa rolnego. No i tak się stało, jak państwo wiecie, już o tym przepisie nikt teraz nie pamięta, natomiast on w konstytucji jest. Bodajże 21, już nie pamiętam dokładnie. Także tak to było. No i w wyniku uchwalenia konstytucji w trzech czytaniach, bo prezydent miał prawo jeszcze zgłaszania swojego po uchwaleniu przez Zgromadzenie Narodowe, prezydent miał prawo zgłosić swoje poprawki. I później było kolejne Zgromadzenie Narodowe, które przyjmowało prezydenta, poprawki prezydenta. I po tych trzech czytaniach 2 kwietnia 1997 roku została uchwalona konstytucja. I teraz już bardzo krótko powiem, co nam wyszło. No, wyszedł nam na pewno system parlamentarno-gabinetowy z silną czy wysoką pozycją prezydenta. Prezydent oczywiście ma bardzo duże kompetencje w zakresie przede wszystkim ustawodawstwa, ale ma te kompetencje polegające na tak zwanym
ustawodawcy negatywnym. Inaczej mówiąc, może zgłosić weto w stosunku do ustawy przedstawionej mu do podpisu, może zgłosić wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją, bądź może podpisać. To nie jest wprost napisane, ale jak Państwo się wsiądzicie w treść konstytucji, weto następuje wtedy, kiedy z przyczyn politycznych prezydent nie godzi się z ustawą, bo ona nie jest zgodna z jego koncepcją ideową, wizją państwa i tak dalej, a wniosek do Trybunału jest wtedy, kiedy po prostu ustawa w konkretnych punktach jest niezgodna z konkretnymi wartościami konstytucyjnymi. To jest olbrzymia kompetencja prezydenta. Przypomnę tylko, że przed uchwaleniem konstytucji weto było odrzucane 2/3 głosami, czyli prezydent miał jeszcze większą pozycję. W konstytucji przyjęliśmy już 3/5. Druga kwestia to jest... Jeśli mogę prosić, postawmy o tutaj... Konkluzję. Postawmy tutaj kropkę, przekażmy głos może następcy, mamy taki rys historyczny, teraz może usłyszmy głos ministra Michałowskiego, jak to działało w praktyce w późniejszym czasie. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że pierwszym przemówiącym był Ryszard Kalisz, ponieważ jako prawnik, jako uczestnik pisania konstytucji wie na ten temat o niebo więcej niż ja. Ja w tym czasie pracowałem od 1989 roku, no de facto, do 1997 w Kancelarii Senatu, także też miałem tę super przyjemność oglądania tego bardzo z bliska, ale ja jestem psychologiem i byłem urzędnikiem państwowym. Nigdy tak naprawdę nie byłem politykiem w rozumieniu partyjnym. W związku z powyższym jakby mam dalszy do tego stosunek. Ryszard wspomniał nazwisko Lecha Falandysza, z którym wiąże się, to tak w ramach ciekawostek, którego państwo młodsi mogą już tego nie pamiętać, pojęcie falandyzacji prawa. Cóż to była owa ta falandyzacja prawa? To było właśnie to, o czym Ryszard Kalisz powiedział, czyli takie rozpychanie kompetencji prezydenta na różne dziedziny, które niekoniecznie wynikały z konstytucji wtedy. I rzeczywiście za czasu, o ile tego nie było za czasów prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego, który był zresztą, jego mandat był mandatem parlamentarnym, a nie wyborem przez naród, wybór przez naród, no właśnie po raz pierwszy to był Lech Wałęsa i ten mandat był od początku, to chyba dla wszystkich było jasne, jakby nieproporcjonalny do kompetencji prezydenckich. Mandat był poważny, naród wybiera, a kompetencje jednak niesłychanie ograniczone, no więc zrozumiałe, że i Lech Wałęsa i potem Aleksander Kwaśniewski jakby starali się, szczególnie, że było to wtedy pisanie konstytucji, poszerzyć te kompetencje. Ja zacytuję dwa zdania z pierwszych artykułów konstytucji, które wydają mi się bardzo kluczowe w tym momencie, mianowicie pierwsze dwa paragrafy artykułu 126 mówią o tym, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czyli innymi słowy, według mnie to jest tak, że ten paragraf mówi, prezydent ma być ponad gry polityczne, ponad gry partyjne. W parlamencie toczy się walka, jak w każdym parlamencie, a prezydent ma być pewnym gwarantem pewnej ciągłości, bycia powyżej, ponad tą rolą. No i myślę sobie, tak patrzę na Lecha Wałęsę, na Lecha Kaczyńskiego, na Aleksandra Kwaśniewskiego, na Lecha Kaczyńskiego, na Bronisława Komorowskiego, Boże, zapomnieć imienia swojego własnego prezydenta, to po prostu już starość, starość.
wszyscy oni, co prawda, dyskutowali ze swoimi kompetencjami i starali się je poszerzać, czy interpretować, że tak powiem, na swoją korzyść, a jednak wszyscy jakby pełnili taką rolę. Starali się być poza tymi grami partyjnymi i często byli w pewnej opozycji, czy w pewnym napięciu ze swoją bazą polityczną. Prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków, w związku z powyższym ma się nie identyfikować z partiami politycznymi. Oczywiście, różnie to bywało. Pamiętam bardzo silne napięcia pomiędzy prezydentem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem, taką przyjaźń napiętnowaną pewnym napięciem. Podobnie bywało, za mojej pamięci, pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Donaldem Tuskiem. Jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, to mam takie wrażenie, że tutaj była dosyć dobra współpraca pomiędzy jego zapleczem politycznym i kancelarią prezydenta, co zresztą jest jak gdyby zrozumiałe tym, że bliskość premiera Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego ze względu na ich bliźniaczość, no zawsze w przypadku bliźniaków działa bardzo, bardzo koncyliacyjnie, według mego zdania. Wracając do artykułów Konstytucji. Artykuł 126, drugi punkt, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności, niepodległości jego terytorium. Bezpieczeństwo państwa, tu bym się chwilę zatrzymał. Okej, ja jestem psychologiem, nie prawnikiem. Ja staram się myśleć o bezpieczeństwie nie tylko w kontekście granic, w kontekście wojska, w kontekście militarnego bezpieczeństwa, ale także w takim kontekście bezpieczeństwa, które odbierają na obywatele. Obywatele w państwie mają się czuć bezpiecznie. To państwo ma dać im poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że prezydent właśnie w tym paragrafie, w tym punkcie dostał taki obowiązek, taką prerogatywę, żeby działać tak, żeby obywatele w tym państwie czuli się bezpiecznie. Żeby był dialog, starał się być, bo to oczywiście zawsze jest staranie, prezydentem wszystkich obywateli, a wszyscy obywatele, naród polski, to wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, czy są z prawa, czy z lewa, czy jakie mają poglądy religijne, polityczne i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, ja i tak też myślę, że w prezydenturze Bronisława Komorowskiego było czasami to napięcie pomiędzy premierem a prezydentem, ono wynikało bardziej z, bo ja wiem, powiedziałbym, takich cech osobowościowych, a mniej z walki o kompetencje. Mam takie głębokie przekonanie, że Bronisław Komorowski starał się być właśnie prezydentem, który buduje, nie wiem, czy pamiętacie jego debatę, pewnie nie pamiętacie, bo skąd macie pamiętać, debatę pomiędzy Kaczyńskim, Jarosławem Kaczyńskim i Bronisławem Komorowskim. Polska jest najważniejsza, ale już w tej chwili zapomniałem hasła dokładnie, jako tam było, ale chodziło o to, że tak naprawdę to porozumienie jest istotne. Właśnie dla Polski, dla obywateli, dla poczucia bezpieczeństwa tych obywateli. Także ja myślę, że no, jak oceniam prezydentury poprzedników mojego prezydenta Bronisława Komorowskiego, to ja nie widzę jakichś wielkich odstępstw od takiego myślenia. Widziałem bardzo, mimo że Lech Kaczyński, jak mówię, był dość blisko ze swoim zapleczem politycznym, ale też widziałem z jego strony takie wychodzenie do drugiej strony z wyciągniętą ręką. To za jego czasów
tak, osoby takie jak Janek Lityński na przykład dostawały bardzo wysokie odznaczenia państwowe, to była rocznica KOR-u i było wyciągnięcie ręki. Podobnie było za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego. No teraz się niestety wszystko po kiełbasiło. Mamy prezydent, ale o tym potem, rozumiem. O tym będziemy rozmawiać, natomiast tym porozumieniem i tym połączeniem, jako że usłyszeliśmy perspektywę kancelarii prezydenta, usłyszmy również głos młodych. Pani Julio, co pani sądzi na temat pozycji prezydenta w naszym systemie? Ja przede wszystkim uważam, że podwaliny pod obowiązującą konstytucję położył poniekąd Lech Wałęsa, gdyż podpisał on w 1992 roku małą konstytucję, która tak naprawdę pomogła następnie kształtować nasz system prawny w stronę bardziej demokratyczną, co wydaje mi się, że było niezwykle potrzebne w czasach transformacji. Rola prezydenta wcześniej nie była po prostu przemyślana jako środek pewnej demokratyzacji systemu, a contrario. Miała być po prostu pewnego rodzaju gwarantem utrzymania władzy przez ich dotychczasowych piastunów. Natomiast konstytucja z 1997 przyjęła koncepcję parlamentaryzmu zracjonalizowanego, a zatem zakłada ona swoistego rodzaju aktywność głowy państwa, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy w Sejmie zabraknie stabilnej większości. Warto tutaj też podkreślić, że pozycja prezydenta uległa znacznemu osłabieniu właśnie w stosunku do poprzedzających uchwalenie tej konstytucji, czyli kiedy odzwierciedlało to polityczny kompromis Okrągłego Stołu. Taka zmiana doprowadziła właśnie do demokratyzacji systemu, co moim zdaniem należy ocenić jak najbardziej na plus. Mimo wszystko prezydent wciąż jest zdolny wypełniać funkcję arbitra, a co za tym idzie, czuwać nad taką konstytucyjną ciągłością państwa. Czy tak jak zostało wspomniane już wcześniej, interweniować w przypadku zakłócenia stosunków między Sejmem a rządem. Ogólnie rzecz biorąc, zadania prezydenta wyznacza obecnie już też przytoczony wcześniej artykuł 126 Konstytucji, bowiem określa prezydenta jako gwaranta pewnej ciągłości państwowej, powierza mu misję czuwania nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej i ma być on, stawia go na stanowisku pewnego strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa i nienaruszalności i niepodzielności terytorium. Wydaje mi się, że ustrojową pozycję prezydenta określa też w sposób dość dobitny zasada podziału władz. I warto tutaj też nadmienić artykuł bodajże 10 ust. 2 polskiej ustawy zasadniczej, która właśnie określa urząd prezydenta jako jedną z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. No i chciałabym też zauważyć, że organizacja władzy wykonawczej w III RP została oparta na zasadzie dualizmu, a zatem odrębnego funkcjonowania prezydenta i rządu z premierem na czele. I moim zdaniem niezależność prezydenta też należy postrzegać na tle warunków jego odpowiedzialności, bo istotnym jest to, że nie ponosi on odpowiedzialności politycznej wobec parlamentu, a wedle, tutaj będę trochę strzelać, 145 chyba, artykułu Konstytucji podlega on jedynie odpowiedzialności konstytucyjnej właśnie w sytuacji złamania prawa. No i myślę, że warto też zaakcentować, może powinnam od tego zacząć, że funkcja prezydenta RP jest pełniona przez osobę wybraną bezpośrednio przez naród, uzyskuje on swoją legitymację bezpośrednio od narodu i to obrazuje taką sytuację, że powinien on być wobec tego przedstawicielem tego narodu, którego wybrał, na co może się powoływać zwłaszcza w takiej sytuacji konfliktów z parlamentem. No i jest on zatem jednym z tych organów, przez które naród wykonuje swoją suwerenność. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że właściwie podtrzymane są tezy, które wcześniej wskazali państwo, panowie ministrowie. Panie Antoni, czy w takim razie można coś dodać a propos pozycji prezydenta, bądź też jego wpływ, czy to negatywnym, czy to pozytywnym na spory?
politycznie. Ja myślę, że też nawiązując do tego, co powiedzieli przedmówcy, a w szczególności pani Julia, obecnie, czy nawet wcześniej, ta pozycja prezydenta nie była wystarczająco wykorzystywana. Pomimo wysokiej pozycji, szerokich prerogatyw, prezydenci gdzieś tam albo starali się prowadzić czy współprowadzić politykę partyjną i gdzieś pomiędzy tymi partiami przenikać, prowadząc różnego rodzaju dialog, a z drugiej strony starali się, nie wychodzili z inicjatywą. Jakby ta inicjatywa w mojej ocenie była zdecydowanie za mała. Prezydent, mając te możliwości wynikające z konstytucji, mógłby zdecydowanie więcej tej inicjatywy wykazywać, czy chociażby wobec parlamentu, czy chociażby w sprawach zagranicznych. I tutaj bym szukał tego problemu, bo w mojej ocenie ta pozycja prezydenta jest wystarczająca. Te prerogatywy prezydenckie są wystarczająco szerokie, a no i też jak pani Julia wspomniała, prezydent jako jedyny ma ten mandat społeczny, ten prawdziwy mandat demokratyczny, mógłby to wykorzystywać zdecydowanie bardziej autonomicznie, kreując swoją politykę, przedstawiając się też w jakiś sposób jako przedstawiciel tego narodu, a nie gdzieś tam cały czas wchodzić w te spory polityczne, a w mojej ocenie niestety od początku tak naprawdę istnienia III RP za bardzo prezydenci wchodzili w spory polityczne, za mało byli autonomiczni, za mało prowadzili tą swoją politykę. Oczywiście to coraz bardziej postępuje do takiego stanu, jaki mamy obecnie, czyli tak naprawdę w mojej prywatnej ocenie trochę zaprzeczenia tej polityki prezydenckiej, takiej, jaką mamy opisanej w Konstytucji, ale rozumiem, że o tym będziemy rozmawiali później. Więc moja ocena jest taka, że pozycja prezydenta jest bardzo silna, ale jednocześnie niewykorzystywana w pełni, tak jak mogłaby być wykorzystywana. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, co pan sądzi na temat pozycji prezydenta w naszym systemie prawnym? Wydaje mi się, że konstytucja nakłada na prezydenta personę symbolu jedności naszego narodu, czy się znajdzie w stanie wojny, kryzysu dyplomatycznego czy wewnątrzpaństwowego. Ma być gwarancją tego, że przez 5 lat nie musimy się bać o nasze bezpieczeństwo, a także jako symbol nie wchodzić w pomniejsze konflikty polityczne. Bezpieczeństwo także zakłada dobry wizerunek i PR. Tak jak wspomniał minister Michałowski, musimy... Prezydent ma być symbolem tego, że nie musimy tak naprawdę bać się o to, że przykładowo ośmieszy się w polityce zagranicznej, czy popełni jakieś błędy ortograficzne. Tak zapamiętaliśmy prezydenta Wałęsę jako osobę, która wyprowadziła wojska sowieckie oraz zainicjowała bezpartyjny blok wspierania reform. Prezydenta Kwaśniewskiego zapamiętaliśmy jako osobę, która wprowadziła Polskę do NATO i do Unii Europejskiej, a Lecha Kaczyńskiego pamiętamy jako osobę, która stała wraz z 4 prezydentami w Tbilisi niedaleko rosyjskich czołgów oraz, co szczególnie mi bliskie, wraz z prezydentem Juszczenkiem dokonała nowego otwarcia w relacji polsko-ukraińskich. Dlatego widzę w prezydencie, także na podstawie konstytucji, rolę tego symbolu bezpieczeństwa. Czyli potwierdzamy, że jednym z głównych, za ministrem Michałowskim, jednym z głównych celów jednak tego urzędu jest dbanie o to, żebyśmy byli bezpieczni oraz żeby kraj był w dobrej pozycji. Natomiast odwołujemy się do konstytucji i do dokumentu, który no niejako tworzy ten organ. Czy prezydent aktualnie, bądź też w przyszłości, stoi na straży konstytucji? Panie mecenasie. No już tutaj pani Julia i inni z państwa wspominali artykuł 126, który po prostu nakazuje prezydentowi Rzeczypospolitej tego rodzaju obowiązek. Prezydent jest strażnikiem konstytucji, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Mówiliśmy również też o jego możliwościach w tym zakresie. To jest kwestia prewencyjnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, to jest kwestia następczego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, to jest również cały element analizy danych mu ustaw do podpisu pod kątem
zgodności z konstytucją. Ale również to, że prezydent w naszej konstytucji jest swoistego rodzaju patronem, powtarzam, patronem, a nie zwierzchnikiem wymiaru sprawiedliwości, że powołuje wszystkich sędziów, powołuje prezesów trzech największych, czy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesów izb w Sądzie Najwyższym. To ma olbrzymie znaczenie również związane z rządami prawa, czyli z przestrzeganiem praworządności. No, jeżeli historycznie na to spojrzymy, to oczywiście w przypadku Lecha Wałęsy i Lecha Falandysza i jego ministra do spraw konstytucji i prawa, to było rozpychanie się. To było rozpychanie się, ja Państwu przypomnę może na ten tytuł dla Lecha Falandysza został mu przypisany wtedy, kiedy dotyczyło to Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i chodziło o wskazanie przewodniczącego tej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I jeżeli prezydent miał prawo powoływać członków, to z racji jego pozycji właśnie konstytucyjnej Lech Falandysz udowodnił, że to on ma prawo wskazywać przewodniczącego. I tak się to przyjęło. Są wtedy tym przewodniczącym został Marek Markiewicz. To dzisiaj już tak nie ma. To znaczy wtedy to tak się stało, ale później jakby nie stało się to zwyczajem konstytucyjnym. Ale trzeba też jasno i wyraźnie powiedzieć, że tego rodzaju kwestie, które były za czasów Wałęsy, one były swoistego rodzaju takim badaniem gruntu. Wtedy mieliśmy bardzo, ale to bardzo częste zmiany rządów. Rządy miały zaplecze od na początku kilkunastu partii, później kilku partii, czasami dwóch, trzech posłów miało znaczenie dla trwałości rządu. Przypomnę, że rząd Hanny Suchockiej nie dostał wotum zaufania tylko przez to, że zabrakło jednego głosu. Nie wspomnę, o czym się mówi, gdzie ten głos w tym czasie był. Ale no i później już w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego, jakby to Państwu jasno powiedzieć, u nas w kancelarii przez całe 10 lat, zarówno przez ten czas, kiedy ja robiłem i te wszystkie kwestie prawno-ustrojowe, jak i moja następczyni, którą do tego przygotowywałem, też pani mecenas Jolanta Szymanek-Deresz, była olbrzymia trwałość i dbałość o to, żeby dbać i przestrzegać konstytucji. Mieliśmy bardzo dobry zespół w kancelarii, z nami współpracowało bardzo duże grono profesorów prawa konstytucyjnego i staraliśmy się zawsze nawet w przypadku ustawy mieć więcej wątpliwości niż mniej w kontekście właśnie praw człowieka, praw obywatela i kwestii praworządności. Ja zgadzam się z tym. Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że na swój sposób to było z racji tego, że niektórzy zarzucali Aleksandrowi Kwaśniewskiemu to, że jeszcze funkcjonował w PRL-u i w systemie niedemokratycznym i ta prezydentura była takim elementem jakby pokazania, że polska lewica jest strukturą i prezydent wyłoniony z niej, która dba bardzo o konstytucję. Zresztą też to był ten czas, kiedy w stosunkach międzynarodowych prezydent, i tutaj chyba do pana Antoniego odniosę się, był niezwykle aktywny i również z moim udziałem, ale powiem zupełnie wprost, dzięki też bardzo dobrej współpracy z profesorem Geremkiem, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych w zakresie przyjęcia Polski do NATO. Zresztą bardzo ułatwiał tą wyśmienitą współpracę chociażby w tym zakresie, znany doskonale panu ministrowi Michałowskiemu, Jerzy Koźmiński,
który, ja mogę powiedzieć to zupełnie jasno, jest przyjacielem Aleksandra Kwaśniewskiego, moim, a jednocześnie też i Leszka Balcerowicza, i Jacka Michałowskiego, i doskonale się rozumiał z Bronisławem Geremkiem. I to powodowało, że chociażby proces przekonywania reprezentantów, członków Izby Reprezentantów, senatorów amerykańskich do tego, żeby jednak zgodzić się na przyjęcie Polski do NATO i innych krajów członków wtedy NATO, było bardzo spójne. I tutaj rola prezydenta była wiodąca. I tak jak mówimy o tych kwestiach związanych notabene chcę Państwu powiedzieć, żebyście wiedzieli, jak to polityka ma swoje takie małe smaczki, że akt ratyfikacji przystąpienia do paktu NATO, przyjęcia traktatu waszyngtońskiego, prezydent podpisał 26 lutego 1999 roku. Termin ten ustaliłem ja. A zrobiłem to we własne urodziny. Pomyślałem sobie, niech ludzie coś pamiętają. Także tak to było. Z przyjęciem do Unii Europejskiej było już troszeczkę inaczej. Dlatego, nie chcę powiedzieć o polityce. Dlatego, że to już było w czasach rządów SLD-owskich. Premierem był Leszek Miller. Jak Jacek tu wspomniał, to była druga kadencja i dlatego była już szorstka przyjaźń. I dlatego pan prezydent Kwaśniewski i Leszek Miller razem byli na wciągnięciu flagi w Dublinie, bo chodziło o to, że to ich wspólna zasługa, ale też prawdą jest to tłumaczenie, które używa często Aleksander Kwaśniewski, że Leszek Miller następnego dnia przestawał być premierem i chodziło, żeby pokazać w ramach Unii i na całym świecie, że w Polsce jest ciągłość władzy. Co do jeszcze jednej kwestii pana Antoniego, przepraszam, że tak się zwracam, ale mamy te napisy, kto nam ułatwia. Co do kwestii takiego dynamizmu, własnych inicjatyw prezydenckich w kontrze do parlamentu, to tu jest pewien problem, od razu powiem, i ten problem nie leży w samej istocie prezydenta, tylko leży w systemie partyjnym w Polsce. To wynika z tego, że od 2001 roku na podstawie ustawy o partiach politycznych, partie polityczne, jak Państwo wiecie, są finansowane z budżetu państwa, w skrócie mówiąc. I nie ma żadnego systemu kontroli, na co te pieniądze są wydawane. W związku z tym to tak naprawdę aparat partyjny decyduje, czy poprzeć później prezydenta w wyborach prezydenckich, czy nie. Poparcie wiąże się z bardzo dużą kwotą pieniędzy, która jest wydatkowana przez partię. Konstytucja oczywiście chciała to uniemożliwić w 1997 roku albo inaczej ukształtować, bo tam są komitety obywatelskie. I jak wiecie, jakby komitet na rzecz wyboru prezydenta konkretnej osoby składa się z obywateli i tak dalej, ma oddzielne konto. Natomiast to się po prostu nie udało. Drodzy Państwo, ja już nie wiem, ile kosztowały dokładnie, ale dzisiaj koszt wyborów prezydenckich to w przypadku, myślę, Dudy, Andrzeja Dudy ostatnio, to był nie mniejszy niż 50 milionów złotych. Bez struktur, bez pieniędzy ze struktur partyjnych nikt nie jest w stanie zdobyć 1/10 tego. 1/15. I to determinuje, że prezydenci i kandydaci na prezydentów, niejako ci z namaszczeniem partyjnym, oni mają wielką przewagę. Podczas drugiej prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, drugiej kadencji, była już trochę inna rola, bo to była jego ostatnia kadencja. I to wtedy doszło do tej szolskiej przyjaźni, bo Kwaśniewski wiedział przecież, że już nie walczy o nic, i stał się bardzo samodzielny. Jak Państwo pamiętacie, można by tu przytoczyć wiele, wiele różnego. Zresztą w ogóle Aleksander Kwaśniewski wykreował rząd w czasie swojej drugiej kadencji, rząd Marka Belki. Jako doprowadził do upadku rządu Leszka Millera.
Natomiast drugą kadencję jako jedyny z prezydentów III RP dopiero w tej chwili sprawuje Andrzej Duda, ale jeśli Państwo pozwolicie, bo w kontekście konstytucji, jak Pan zadał pytanie, Panie Tomaszu, o Andrzeju Dudzie mógłbym mówić bardzo dużo, ale wyłącznie negatywnie. Panie ministrze Michałowski, może jakiś ad vocem? Ad vocem jest ad vocem. Chciałem zwrócić uwagę, że te 10 lat, dwie kadencje prezydenta Kwaśniewskiego zbiegły się z gigantycznymi zmianami w Polsce. NATO, Unia Europejska. Słuchajcie, wtedy naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o NATO, był cross-party konsensus, że chcemy do NATO, że chcemy do Zachodu. Już z Unią było trochę gorzej, ale nawet Kościół katolicki poparł nasze wejście do Unii Europejskiej, co było nie bez znaczenia. I naprawdę konsensus był wtedy wielki. Dzięki temu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu łatwo było, że tak powiem, mieć kontakty i być jakby blisko z ideami, które są bliskie wszystkim partiom politycznym. I to było, zgadzam się absolutnie z tym, co Ryszardzie powiedziałeś przed chwilą. Druga kadencja, myśmy mieli tylko raz, no teraz mamy drugą kadencję prezydenta Dudy, ale poprzednio był tylko Aleksander Kwaśniewski 10 lat. Pierwsza kadencja różni się zasadniczo od drugiej z powodu no właśnie tego przykrego, chciałoby się powiedzieć, faktu, że żeby być kandydatem i wygrać wybory, trzeba mieć pieniądze. W związku z powyższym trzeba liczyć na jakieś poparcie jakichś sił politycznych. W związku z powyższym prezydenci pierwszej kadencji zwykle są i pewnie będą do końca tej konstytucji zależni w jakimś sensie. Jakby troszeczkę uzależnieni w swojej pracy od swojego zaplecza politycznego i potencjalnego zaplecza, które wesprze ich w kampanii na drugą kadencję. Ad vocem jeszcze dodam jedno nazwisko, bo Ryszard Kalisz wymienił nazwisko naszego wspólnego, bardzo dobrego, znajomego, przyjaciela, śmiem twierdzić, pana ambasadora Jerzego Koźmińskiego, który jest bardzo ciekawą postacią i wspaniałą postacią, ponieważ nie jest politykiem, jest urzędnikiem, był i jest urzędnikiem państwa, który myśli o państwie, a nie myśli o partiach politycznych. I on rzeczywiście, będąc ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, wprowadzał nas do NATO. I chcę tutaj jedno nazwisko powiedzieć, ponieważ bez Jerzego Koźmińskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego pewnie byśmy do NATO wtedy łatwo nie weszli, bo oni we dwóch przeszli cały Senat amerykański, 100 senatorów, ich staffersów, pomłotkowali, lobbowali i udało się zmienić tendencje, które były w Senacie amerykańskim, które wcale nie były za przyjęciem Europy Środkowej i Wschodniej do NATO. I jeszcze chcę wrócić do roli prezydenta. Ja niestety też, tak jak Ryszard Kalisz z panem Antonim, troszeczkę chciałbym zapolemizować. Prezydent ma, mimo że ma tam prawo do różnych powoływania różnych osób w państwie i tak dalej, on nie jest od kreowania na przykład polityki zagranicznej. Politykę zagraniczną na przykład kreuje rząd i minister spraw zagranicznych, tu ma i premier mają główne, no senat, sejm oczywiście, parlament, ale nie prezydent. Prezydent ma tylko tyle mówić, ile dostał delegacji od rządu. Koniec. W innych sprawach prezydent ma być nie kreatorem zastępowania, nie ma zastępować sejmu, senatu, partii politycznych w kreowaniu różnych propozycji, rozwiązań, ale bardziej ma być właśnie jakby takim gwarantem spokoju i bezpieczeństwa. Nie ma wywoływać awantur, ale ma je tonizować. Ma być, ja używam takiego słowa, ma być w pewnym sensie trendseterem. Jeżeli jest najważniejszą osobą w państwie, ma być prezydentem wszystkich Polaków, ojcem narodu, to ma postępować jak ojciec. No. Ma przede wszystkim dbać o to, żeby być dobrym wzorem do naśladowania przez obywateli. Ma w pewnym sensie proponować pewne myślenie,
pewną filozofię, pewien styl, pewne wartości promować, ale nie wtrącać się w bieżącą politykę. No, znaczy, to jest moje oczywiście zdanie. I zawsze, jeżeli się wtrąca, to z tego nigdy nic dobrego nie wynikało. No, Lech Wałęsa miał tendencję do... miał Lech Falandysz, to prawo falandyzował i oni mieli tendencję, a to były same początki. Naprawdę to były inne czasy. W tej chwili prezydent, no właśnie, no ma mandat narodu, to się trochę kłóci z jego słabymi jednak kompetencjami. Tu jest pewna słabość tego, ale przede wszystkim ma być trendsetterem, ma być taki dający poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Swojej polityki ja bym mu nie proponował. Każdy z prezydentów, zresztą tych, którzy byli w Polsce, miał swoją specyfikę. Tak jak powiedziałem, Aleksander Kwaśniewski miał NATO, Unię Europejską. Prezydent Komorowski na przykład, znaczy no nie na przykład, no prezydent Komorowski zaczął swoją kadencję no, po katastrofie smoleńskiej i cała jego kadencja była jakby naznaczona pewnym polityczną tragedią. Tragedią od prawa do lewa. Z jednej strony, z drugiej strony natychmiastowymi, bardzo silnym wykorzystaniem tej tragedii do polaryzacji ludzi, do polaryzacji narodu, do pokazywania, to są oni, to nie oni. I to było, no to była wielka tragedia. Tym bardziej właśnie rola, tak jak ja ją rozumiałem, myślę, że też tak ją rozumiał prezydent Komorowski, była jakby próba zasypywania tego, co się na naszych oczach budowało. Nie udało się tego zrobić, niestety. Konsekwencje mamy do dzisiaj. Nie pozostaje nic innego, jak przekazać głos panu i otwartym ramionom, jak już został wywołany wręcz do tablicy. Bardzo dziękuję. Z panem ministrem Michałowskim zgadzam się i się nie zgadzam, pozwolę sobie się odnieść, bo rozumiem tą wizję prezydentury pana ministra, bo ona idealnie współgra z czasami właśnie z tą sytuacją polityczną, w której przyszło rządzić i pełnić urząd panu prezydentowi Komorowskiemu. No ten czas był po prostu no, tragiczny i dla całego państwa, i dla aparatu państwowego. Przy takiej silnej polaryzacji ta wizja prezydentury, takiego ojca narodu, jednocześnie osoby, która spaja te emocje narodowe, spaja to tą naszą ojczyznę, była jak najbardziej potrzebna. I to też myślę, że ta wizja i sposób prowadzenia tej polityki prezydenta no, musi współgrać, musi wynikać z tej bieżącej właśnie sytuacji politycznej. U prezydenta Komorowskiego właśnie mieliśmy bardzo tą silną polaryzację, ten dramat narodowy. Natomiast u prezydenta Kwaśniewskiego, prezydent Kwaśniewski w szczególności w tej drugiej kadencji mógł sobie pozwolić na to wyjście do przodu, mógł sobie pozwolić na inicjatywę. No więc tutaj zgadzam się i się nie zgadzam. Natomiast uważam, że mimo wszystko prezydent powinien móc pozwolić sobie trochę na prowadzenie tej polityki. Oczywiście ona nie może być w kontrze do polityki rządu. No nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy minister spraw zagranicznych czy cały gabinet spraw zagranicznych będzie mówił jedno, prezydent ze swoim gabinetem pójdzie w zupełnie drugą stronę, bo dojdziemy do takiej sytuacji, jak czasami ścierały się te poglądy kancelarii premiera Donalda Tuska i kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc do takiej sytuacji nie możemy doprowadzać. Ja mówiłem w tym aspekcie tego wyjścia do przodu, bo czasami mi brakuje tej inicjatywy prezydenta. Czasami mi wydaje się, że prezydent gdzieś tam chowa się, znika w pewnych momentach, kiedy mógłby faktycznie zabrać głos, pokazać, że uspokoić pewne emocje. Mamy teraz wiele przykładów, chociażby z prezydentem Dudą, kiedy potrzebny jest ten prezydent, potrzebna jest to jego opinia, jego uspokojenie nastrojów, a prezydenta po prostu nie ma. No i tutaj też odnosząc się do pytania, czy prezydenci stali i stoją na straży konstytucji, no w mojej ocenie do prezydentury Bronisława Komorowskiego w
wyłącznie prezydenci i zaplecze prezydenckie stało na straży tej konstytucji. Oczywiście w różny sposób możemy oceniać, czy czasami doszło do pewnego rodzaju nagięcia prerogatyw, czy gdzieś tam te opinie konstytucyjne się ścierały, ale nigdy nie mieliśmy takiego, w cudzysłowie powiem, narympał stosowania przepisów konstytucyjnych. Wcześniej polityka prezydencka była podporządkowana przepisom konstytucyjnym. Teraz mamy konstytucję podporządkowaną prezydentowi i tutaj widzę tą zdecydowaną różnicę. Konstytucja obecnie i przepisy konstytucyjne są wykorzystywane do celów prowadzenia polityki partyjnej, bo niestety musimy to traktować w mojej ocenie jako jedno ciało, a wcześniej mimo wszystko, co się działo, musiało być podporządkowane konstytucji i ta konstytucja była wielokrotnie analizowana przed podjęciem różnego rodzaju decyzji, więc tej konstytucji strzeżono. Obecnie w mojej ocenie ta konstytucja nie jest strzeżona, jest wykorzystywana jako właśnie takie narzędzie polityczne, i mam nadzieję, że nigdy więcej się to nie powtórzy. To też pokazuje trochę, że ta konstytucja ma pewne braki. Oczywiście myśląc konstytucją, myśląc takim aktem prawnym, nie powinniśmy wpisywać do takiego aktu prawnego przepisów, które by odnosiły się do jakichś małych przestrzeni prawnych. Konstytucja jest aktem ogólnym. Natomiast w naszym systemie politycznym, w naszym kraju, w mojej ocenie jest to też słabość tej konstytucji, bo daje duże, taką dużą przestrzeń do jej wykorzystywania, do opiniowania tych przepisów. I to powoduje, że chociażby obecny prezydent znajduje sobie furtki prawne do tego, żeby wykorzystywać tą konstytucję do swoich celów politycznych. Więc wydaje mi się, że powinniśmy też pomyśleć przy dyskusji o prezydencie i konstytucji też o tym, co powinniśmy zmienić, naprawić w obecnej konstytucji, żeby jeszcze bardziej chroniła naszego systemu prawnego i takiego porządku prawnego, żeby nie dochodziło właśnie do sytuacji wykorzystywania pewnych niedopowiedzeń, pewnych przepisów ogólnych właśnie do celów politycznych. Jeżeli można, tylko jedno zdanie ad vocem do pana Antoniego. Drodzy państwo, ja często mam zadawane pytanie, czy wy w 1997 roku nie przewidzieliście, że przyjdzie ktoś, kto będzie chciał łamać konstytucję? Przyjdzie taka władza, która z założenia powie, że ta konstytucja może być naginana i my to robimy. Ten imposybilizm prawny chcemy znieść. Ja odpowiadam zgodnie z prawem, nam wtedy się to w głowie nie mieściło. Jacek Michałowski o tym powiedział. Nam się w głowie to wtedy nie mieściło. Dlatego, że, i tu odniesienie do pana Antoniego, konstytucja jest najwyższym normatywnym aktem prawnym, ale jednocześnie jest umową pomiędzy wszystkimi obywatelami, że będzie przestrzegana. Że będzie przestrzegana. Jak prezydent stoi na straży konstytucji, to za czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji on oczywiście odpowiada przed Trybunałem Stanu, ale ta odpowiedzialność konstytucyjna jest uregulowana również w konstytucji. Czyli krótko mówiąc, nie ma żadnego aparatu, już pomijam aparat, wiecie, te służby i tak dalej, aparatu, który by wymuszał na partiach politycznych, które wygrały wybory, poza przestrzeganiem konstytucji, poza szacunkiem dla Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle dla wszystkich organów, żeby konstytucji przestrzegać. Oczywiście moglibyśmy zrobić tak, jak niektórzy proponowali, żeby Trybunałem Stanu była Izba Karna Sądu Najwyższego, żeby ten proces pociągnięcia do odpowiedzialności nie był tak upolityczniony w parlamencie. Można było to wszystko zrobić. Ale tak jest z państwem jako całością, jako strukturą, że jak się znajdzie siła polityczna, która po prostu chce obalić konstytucję, to żaden przepis temu nie jest w stanie przeciwdziałać.
Panie Piotrze, jeśli pan pozwoli, może słowo od pana na temat stania na straży konstytucji przez prezydentów III RP. Konstytucja uzbroiła prezydenta w szereg narzędzi. Artykuł 126 ust. 2 mówi o tym, że prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, a jednym z tych narzędzi jest odmowa podpisania ustawy na przykład. Oprócz tego, co tutaj zostało wspomniane, moim zdaniem w sprawie finansowania i zależności prezydenta od partii warto zaznaczyć, że każde zawahanie długopisa nad ustawą, która wiąże się z niepewnością zgodności z konstytucją, będą się także wiązały z kosztami politycznymi, więc to może być dodatkowe źródło, dodatkowa motywacja dla prezydenta, żeby stał na tej straży konstytucji. Tutaj także jest krótkie ad vocum w sprawie prezydenta na arenie międzynarodowej. Moim zdaniem prezydent powinien prowadzić proaktywną politykę zagraniczną. Dla przykładu weźmy pod uwagę to, że przykładowo Andrzej Duda, inicjując inicjatywę Trójmorza, która w konsekwencji dzisiaj nam dała możliwości tego, żeby Microsoft zainwestował w infrastrukturę sieciową oraz w Baltic Pipe. Także proaktywna polityka na arenie międzynarodowej może także zwiększyć, prowadzona przez prezydenta, może zwiększyć nasz potencjał obronny. Dziękuję. Pani Julio, co pani sądzi na temat Straży Konstytucji? Padły tutaj już dość takie tezy, można by powiedzieć, zmieniające trochę system. Znaczy, tak jak już zostało to dzisiaj wspomniane, zadania prezydenta wiążą się właśnie z tą ochroną podstawowych wartości, czyli to jest suwerenność, to jest integralność, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. I jest to obowiązek każdego organu władzy, ale w zasadzie to tylko prezydentowi konstytucja przyznaje przymiot takiego najwyższego przedstawiciela władzy właśnie w sferze wewnętrznej oraz międzynarodowej. Nie jest on co prawda upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności w zakresie polityki zagranicznej. I teraz pozwolę sobie taki mały ad vocem właśnie do pana ministra Michałowskiego, bo prezydent powinien między innymi współdziałać właśnie w kwestii polityki zagranicznej z premierem oraz z właściwym ministrem, a nie faktycznie ją kreować. I odnosząc się również do kwestii wspomnianych przez pana ministra, nie można zapomnieć, że w rzeczywistości niejednokrotnie dochodziło już do konfliktów między rządem a prezydentem, czego kulminacją były między innymi spory o udział w posiedzeniach organów Unii Europejskiej, zwłaszcza miało to miejsce przy Radzie Europejskiej i wówczas prezydentem, o ile się nie mylę, był Lech Kaczyński. Wątpliwości rozwiał tutaj dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sferze właśnie tego sporu kompetencyjnego. Ustalił on bowiem, że prezydent może podjąć decyzję o uczestniczeniu w posiedzeniach tych organów unijnych, jeżeli tylko uzna to za celowe. Mamy też tutaj instytucję ratyfikacji, zostając jako w polityce zagranicznej poniekąd, czyli właśnie ostatecznego potwierdzenia przez głowę państwa umowy międzynarodowej, która została już wcześniej zawarta przez Radę Ministrów. A jak wiemy, ratyfikacja umowy międzynarodowej podnosi pozycję takiej umowy w hierarchii aktów normatywnych. Prezydent podejmuje również decyzję o takim charakterze, powiedziałabym, bardziej personalnym, gdyż mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli właśnie Rzeczpospolitej poza granicami oraz przy organizacjach międzynarodowych. Przyjmuje on też listy uwierzytelniające, akredytujące przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych. Więc może faktycznie nie ma on bezpośredniego wpływu na kształtowanie takiej polityki zagranicznej, ale na pewno w jakiś sposób uczestniczy w tym procesie. I jeszcze pozwolę sobie też na ad vocem do pana Antoniego. Moim zdaniem konstytucja powinna mieć charakter uniwersalny i uważam, że ta obecna konstytucja z 1997 roku poniekąd spełnia swoją rolę, bo nie zapominajmy, że taki charakter kazuistyczny
może doprowadzić w efekcie do takich absurdów, jakie miały miejsce. Tutaj już co prawda wybiegam trochę, ale do takich absurdów, jakie miały po prostu miejsce w europejskich średniowiecznych systemach prawnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie również widzów do zadawania pytań, bo właśnie otrzymałem pytanie właściwie w temacie, więc pozwolę sobie przytoczyć. Pani Daria pyta, mówimy dużo o prezydencie jako postaci stabilizującej, zapewniającej pewną ciągłość w sytuacji, gdy na przykład scena polityczna zmienia się radykalnie. Prezydenci wywodzą się ze swoich środowisk politycznych, ale czy powinien angażować się w trakcie sprawowania urzędu w spory polityczne po jednej ze stron? Czy też łagodzić i prowadzić do deeskalacji? Sądzą Państwo, że powinniśmy traktować urząd prezydenta w sposób stricte reprezentacyjny, na wzór na przykład monarchii parlamentarnej i konstytucyjnej, czy jednak mam więcej do powiedzenia? Może Panie Antoni? Pytanie się odnosi już do tego w sumie, o czym rozmawialiśmy, to może zacznę od końca. W mojej ocenie prezydent nie powinien być tylko tym urzędem reprezentującym. Powinien być urzędem w mojej ocenie aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Natomiast nawiązując do pierwszej części, powinien to robić nie politycznie, nie partyjnie, gdzieś tam pojawiając się po jednej czy po drugiej stronie tego sporu, tylko kształtować, to jest trudne, ale powinien kształtować może jakąś trzecią taką stronę sporu, która trochę by górowała nad tym ringiem politycznym stricte partyjnym, która by łączyła argumenty, opinie obu ze stron tego sporu politycznego i tworzyła pewną taką spójną, sensowną całość, bo przy różnych dyskusjach parlamentarnych spotykamy się z taką sytuacją, kiedy i po jednej, i po drugiej stronie faktycznie pojawiają się sensowne argumenty w różnego rodzaju kwestiach politycznych czy kwestiach społecznych, ale nie ma takiej umiejętności i woli, żeby to złączyć ze sobą i stworzyć coś z tego sensownego i za każdym razem gdzieś tam tworzą się później akty prawne, które są naznaczone zawsze jakąś taką wadą polityczną, a sensowne argumenty są odrzucane tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych, bez zastanowienia się, czy to ma ręce i nogi, czy też nie, a już przy obecnej większości to w ogóle jest to taka maszynka niezależnie, czy jest to sensowny argument, sensowna propozycja, czy nie. Ważne, że jest to zgłoszone przez środowisko opozycyjne, więc odpada. I prezydent w mojej ocenie powinien być aktywny, ale w ten sposób, żeby łączyć to, żeby tworzyć, wyciągać z tych sporów politycznych takie właśnie sensowne argumenty i je spinać ze sobą. I więc uważam, że powinien być aktywny, ale w taki swój sposób, zupełnie odrębny od tego takiego partyjnego sporu, no bo w sporze politycznym powinien brać udział, ale nie stricte partyjnie, nie stricte ze swoim czy innym też środowiskiem politycznym. Panie ministrze Michałowski, jako że mówił pan zarówno o prezydencie jako niejako nowocześnie można powiedzieć influencerze, jak i tym łączniku politycznych scen, czy może coś w zakresie tego pytania? Znaczy, ja bym chciał jeszcze bardzo silnie podkreślić to, o czym Ryszard Kalisz mówił, mianowicie Konstytucja to jest najważniejszy dokument dla wszystkich obywateli w państwie, ale szczególnie dla prezydenta. To prezydent, i o tym mówił Ryszard Kalisz, o swojej praktyce mówił, o tym, że oni jakby rozdzielali głosu na czworo pod kątem tych spraw prawoczłowieczych. To prezydent musi być nadwrażliwy na to. No, czyli musi do konstytucji podchodzić jak najbardziej, znaczy jeszcze bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej, że tak powiem, delikatnie niż każdy obywatel. Każdy obywatel ma się prawo nie znać, prezydent po to ma sztab ludzi do tego, żeby lepiej rozumieć konstytucję, ale prezydent też nie jest od tego, żeby wydawać ostateczne wyroki na temat tego, jak konstytucja działa. To jest prerogatywa Trybunału Konstytucyjnego. Wiadomo i ten. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwie zasady konstytucyjne. Mało się o nich ostatnio mówi. Jakby przestały być ważne i jakby przestały być trendy. Jedna to jest zasada pomocniczości, zasada subsydiarności.
Jest o niej mowa w preambule do konstytucji. No ona mniej więcej mówi, że im więcej władzy na dole, tym lepiej. Im więcej wolności, tym lepiej. I to jest jedna zasada. W tej chwili, już wracam w tej chwili do dnia dzisiejszego, mamy tendencje wręcz przeciwne. Ograniczenia władzy, kompetencji samorządu, zabierania ich do góry, centralizacji władzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety mamy tutaj też do czynienia z tym, że prezydent w tym współdziała i to jest dla mnie no po prostu tragedia. To jest dla mnie naprawdę wielka tragedia. Szczególnie, że prezydent Duda był ministrem do spraw prawnych, podsekretarzem stanu w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego i on bardzo dobrze wie, na czym to polega. W związku z powyższym jest to dla mnie tym bardziej straszne i tym bardziej bolesne. Druga zasada, która jest też w Konstytucji, znaczy mowa jest w preambule też o współdziałaniu władz, dialogu społecznym i tak dalej, i tak dalej. Jest też mowa w artykule 5 o zasadzie zrównoważonego rozwoju. Spójrzcie Państwo, w 97 roku Ryszard Kalisz i koledzy uchwalili w ustawie zasadniczej, wsadzili pojęcie zrównoważonego rozwoju. Artykuł 5 jest bardzo generalny. Warto się mu dobrze w niego wczytać. Zasada, która w tej chwili jest kluczową zasadą dla przyszłości świata, po prostu, którą dopiero tak naprawdę w przestrzeń międzynarodową w 2000, cele milenijne 2015, Agenda 2030. To jest coś, co powinniśmy jakby pchać do przodu. Nasza dyskusja idzie głównie, mówi o przeszłości. Ja bym chciał powiedzieć, myślmy o przyszłości. To jest najważniejsze. Co zrobić w tej chwili, co zrobić w przyszłości, żeby wrócić do przestrzegania konstytucji. To, co zrobiła aktualna władza, to po prostu wywróciła stolik z zasadami. Konstytucja nadal obowiązuje i co z tego? W związku z powyższym może warto pomyśleć o tym, jak tę zasadę zrównoważonego rozwoju, która dotyczy trójpodziału władz też na jakimś tam poziomie, dotyczy relacji w państwie pomiędzy mniejszością, większością i tak dalej, i tak dalej. Jak to, może o tym warto, nie teraz, może w następnych waszych debatach pogadać, no co zrobić, jakie kroki, co zrobić na przyszłość. Bo mnie to męczy straszliwie. Natomiast jako, że właśnie pan minister poruszył ten temat, myślę, że płynnie, zresztą przez całą debatę poruszamy temat ewentualnych zmian i potrzeb zmian, więc może płynnie przejdźmy z tego pytania do również pewnego spojrzenia w przyszłość, tego jak zmienić aktualny system prawny, aby prezydent był osobą na miarę nowoczesnego państwa i realizował swoje obowiązki jako organ konstytucyjny. Natomiast poproszę pana Piotra na początek, jako że nie miał szansy odpowiedzieć na pytanie. W kwestii odpowiedzi na pytanie widzę w prezydencie rolę taką, jaką pełni przykładowo prezydent Francji, to znaczy prezydent Francji, dyplomaci mieszkający we Francji opowiadali mi taką anegdotkę, że kiedy prezydent Francji przemawia, to wiele Francuzów, kilka milionów zbiera się przed telewizorami i ogląda to, jak prezydent Francji przemawia i to jest pewnego rodzaju symbol i on przemawia zazwyczaj dobre wiadomości i takie, które łączą ludzi. I mniej więcej taką rolę widzę w prezydencie Rzeczypospolitej. I rozumiem, że również zmiany ku temu powinny zmierzać, żeby raczej tworzyć system superprezydencki niejako. Panie mecenasie, jeśli mogę prosić, jako no, jeden z współtwórców Konstytucji, na pewno ma pan jakieś przemyślenia na temat systemu, bądź też potrzebnych zmian, bądź też samych obszarów zmian. Te ostatnie lata, te ostatnie 6 lat dały nam bardzo dużo doświadczeń. I to doświadczeń, których się nie spodziewaliśmy. Jako praprzyczynę dzisiejszej degradacji pozycji prezydenta, również w kategoriach konstytucyjnych,
uważam, iż jest to, że to jest prezydent, który nie ma w swoim środowisku politycznym pierwszorzędnej roli. Gdybyśmy tak spojrzeli na to, o czym mówił pan Piotr i pomyśleli, kto pełni tą rolę pierwszej osoby w strukturze władzy, już nie nazywajmy, czy to jest rola autokratyczna, czy dyktatorska, czy ja wiem, prezesowska, zostawmy to na boku, to oczywiście, że pełni ją Jarosław Kaczyński. I wszyscy Polacy mają tę świadomość. Wszyscy politycy mają tę świadomość. To powoduje, że jakby z racji oglądu Andrzej Duda nie może pełnić roli pierwszego, najwyższego przedstawiciela państwa polskiego. Mimo że konstytucyjnie ma zapisane te prerogatywy. On oczywiście w pewnych momentach się starał, robił wrażenie, pamiętamy kryzys sądowniczy, dwa weta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz, kiedy już ta władza pisowska w kategoriach posiadania urzędu prezydenta jest zapewniona na kolejne 5 lat, no to prezydenta Andrzeja Dudy nie ma. Co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. Jak temu przeciwdziałać? No, można przeciwdziałać temu tylko w taki sposób, żeby konstytucji przestrzegać. To znaczy, że również w kategoriach politycznych nie może nad prezydentem być żadnej innej osoby. To znaczy, musi być wybierana taka osoba, i mam nadzieję, że kiedyś to do suwerena, do wyborców przemówi, która zarówno w kategoriach politycznych, jak i w kategoriach mentalnych, osobowościowych potrafi być niezależna. Potrafi być osobą samodzielnie wyciągającą wnioski. To jest sfera polityczna oczywiście. Sfera polityczna, ale ona jest niezbędna. Gdyby człowiek, który ma nawet z obozu pisowskiego, jak odnosimy się już do Polski, który miałby w sobie tą skłonność do prawa, przestrzegania prawa, niezależności i potrafił postawić się Kaczyńskiemu i jego środowisku w przestrzeganiu prawa, mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Ja już nie będę mówił o nazwiskach, ale mamy przecież mnóstwo osób, które w ramach PiS-u się prezesowi przeciwstawiły. Mogę pokazać jedną osobę. Ja nie mówię, że to jest kandydat na prezydenta, tylko takie osoby były, przykładowo Ludwik Dorn. Niedaleko szumkając, jeden z trzech bliźniaków, jak się mówiło. Zresztą ja uważam, mówił o tym Jacek Michałowski, że już w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego mieliśmy tego rodzaju sytuację, gdzie Lech, który był człowiekiem zupełnie innej natury niż Jarosław, był człowiekiem dobrym, życzliwym, można było z nim porozmawiać, ale jak rozmawiał ze swoim bratem Jarosławem, czy przez telefon, czy osobiście, to widać było wyraźnie, że całą jego osobowością, że on przyjmuje polecenia. I Lech Kaczyński jako prezydent również miał nad zwierzchnika, może w innych kategoriach, bo to są bracia, czy byli bracia, Lech nie żyje, Jarosław Kaczyński tutaj decydował. To jest sfera polityczna. W sferze prawnoustrojowej ja oczywiście uważam, że dzisiejsza hybryda, zresztą chcę Państwu powiedzieć, że kiedy pisaliśmy konstytucję, my przyjęliśmy, że po 10 latach ta konstytucja będzie przejrzana i zobaczymy, które przepisy się sprawdziły, a które nie. No i dzisiaj już można powiedzieć, że chociażby w kategoriach, o czym mówił pan Antoni, relacji prezydenta z parlamentem, z większością parlamentarną, to
Prezydentowi dzisiaj dla odegrania większej roli stabilizującej potrzebna jest jedna kompetencja. Jest wotum zaufania w Konstytucji, ale z wnioskiem o wotum zaufania do rządu może wystąpić tylko prezes Rady Ministrów. Jakby potwierdzając swoją większość. Czyli jeżeli prezes Rady Ministrów ma już rząd mniejszościowy i boi się potwierdzić tej większości, to ten rząd mniejszościowy przy olbrzymich konfliktach może dalej funkcjonować. Mamy to dzisiaj. Jeżeli spojrzymy na scenę polityczną. Dlatego też moim zdaniem kompetencja zgłaszania wniosku o wotum zaufania dla rządu powinien mieć również prezydent. Gdybyśmy dzisiaj mieli prezydenta, który jest samodzielny, gdyby mówię, i przy tej sytuacji tych sporów, głosowania, kłótni i tak dalej, czyli destabilizacji władzy rządowej i parlamentarnej, on wkroczył z tą kompetencją, to albo by przeszło i panowie by się dogadali, chociażby do planu odbudowy, albo nie. A jak nie, no to prezydent automatycznie rozpoczyna, wtedy się automatycznie rozpoczynają trzy kroki konstytucyjne do utworzenia nowego rządu. Tej kompetencji po prostu brakuje i wtedy mielibyśmy trochę większą pozycję prezydenta, chociaż niewiele by się zmieniło. Bo już konkludując, to wielokrotnie dzisiaj zostało powiedziane. Zresztą znowu informacyjnie, bo tutaj chyba pani Julia powiedziała o tym, że prezydent jest jakby jednym z członów na podstawie artykułu 10 władzy wykonawczej. Ale to, że to wpisaliśmy w tej artykule 10, też było trochę tak powiedział, bo na początku prezydent miał być ponad władzą wykonawczą, zresztą w poprzednich projektach konstytucji tak jest, miała być tylko Rada Ministrów. No ale okazało się, że on ma wyłączne prerogatywy, które jakby z natury swojej są prerogatywami dotyczącymi decyzji o charakterze administracyjnym. Przykładowo nadawanie obywatelstwa. Prawda? I tak dalej. I w takim razie co z tym zrobić? Obywatel nie miałby prawa odwołania? I stąd dla celów powiedziałbym możliwości wzruszania decyzji administracyjnych wprowadzono to, że prezydent jest władzą wykonawczą. To oczywiście całkowicie zmieniło system ustrojowy. Mieliśmy tego świadomość, ale to było właśnie ciekawe, jak te dwa człony tutaj będą działały. Także dzisiaj widzimy po latach, że tak naprawdę to najważniejszy w kategoriach systemu ustrojowego jest również demokratyczny wybór Polaków. I jeżeli mówimy o roli i pozycji prezydenta, bardzo dużo zależy od tego, kto zostanie wybrany, z jakim środowiskiem jest związany, jaką on ma poczucie własnej niezależności i politycznej pozycji i to środowisko, jakie ma cele polityczne. Czyli prezydent jako niejako bezpiecznik jednak naszej demokracji. Tak, tak, bo dodam jeszcze jedno zdanie. Drodzy Państwo, rząd jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy taktyczne. Za to, co się dzieje dzisiaj. Również za przygotowanie planów na przyszłość. Ale za wizję państwa, za wizję powiedziałbym, żeby w takich kategoriach już pokoleniowych odpowiedzialny jest prezydent. I dlatego, żeby ta wizja wszystkich obywateli, za którą odpowiedzialny jest prezydent, mogła być realizowana, on musi być gwarantem systemu ustrojowego. No, jak okazało się, że jak jeden z prezydentów tym gwarantem nie był, mówił Andrzeju Dudzie, no to ten system został już, drodzy Państwo, powiedzmy to jasne, całkowicie rozregulowany i sprowadzony do chaosu prawnego, dwutorowości. Dziękujemy, panie mecenasie. Zgłasza się z ad vocem minister Michałowski.
Mam 65 lat. Połowę mojego życia żyłem w PRL-u. W PRL-u była konstytucja, która gwarantowała władzę ludziom, robotnikom, miast i wsi i tak dalej, i tak dalej. Piękne, niektóre zapisy były piękne i wspaniałe. Czy ona działała? Kompletnie nie. Kompletnie nie. Problem nie jest w tym, żeby zmienić coś w tej konstytucji. Oczywiście warto by pewne rzeczy w niej doprecyzować. To, co Ryszard przed chwilą mówił, bardzo ciekawy pomysł. Warto by zastanowić się, jak to zrobić, żeby prezydent w pierwszej kadencji nie był zakładnikiem tej partii politycznej, która go wystawiała. Być może trzeba zmienić reguły, prawda, dotyczące wyborów i zasad zbierania pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ale widzimy, jak to się na przykład dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest jakoś tam inaczej poregulowane niż u nas, i także zależy to w dużej mierze od partii politycznych. Więc pewne rzeczy można zrobić, pewne rzeczy można poprawić, pewne rzeczy, jeżeli się w ciągu najbliższych 30 lat zdarzy w Sejmie i Senacie jakiś konsensus do zmiany konstytucji, to może się to uda naprawić. Ja niestety w to słabo wierzę. Wierzę natomiast w zasadę pomocniczości konstytucyjną i w to, że bardzo dużo, i to zresztą wszyscy o tym mówiliśmy, zależy od obywateli. Jeżeli wybierzemy fajnego, mądrego, takiego, który ma sensowną wizję człowieka na prezydenta, to będziemy mieli inną sytuację. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale jak to zrobić, żebyśmy sensownie wybierali? No mamy przykład Stanów Zjednoczonych, demokracja od tylu lat, no i wybrali sobie poprzedniej kadencji człowieka, którego ja się po prostu bardzo zdziwiłem, że taka mądra demokracja amerykańska mogła dokonać takiego wyboru. Okej, co zrobić, żeby nasza polska młoda demokracja, 32-letnia demokracja, wybrała na następną kadencję mądrego, otwartego i z wizją człowieka, demokratę i tak dalej, i tak dalej. Jest tylko jedna, jedyna metoda. I niestety przez te ostatnie 30 lat, a tak naprawdę te przedpisowskie 20 parę lat, myśmy po prostu dali gigantycznego ciała, mówiąc brzydko i kolokwialnie, w sprawach edukacyjnych. Wydawało nam się, że demokracja, skoro już ją mamy, nie trzeba o niej uczyć, nie trzeba jej promować, nie trzeba o tym rozmawiać z młodymi, bo sama się broni, no wiadomo, że jest lepiej, wiadomo, że i tak dalej, i tak dalej. Po prostu położyliśmy edukację, długo o tym mówić, więc już postaram się skracać. Dobra, co ja w tej chwili, emeryt, 65-letni, w co przede wszystkim wkładam energię, myśląc o przyszłości, bo ja mam 7 wnucząt, proszę Państwa, to jest naprawdę duży zasób i dlatego mnie ta przyszłość przejmuje, bo po prostu myślę sobie, że jak oni będą żyli w państwie PiS przez najbliższe 30 lat, to mnie po prostu szlak trafia i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, co ja robię? Prowadzimy jako inicjatywa 30 rok wolności, ponieważ to jednak się zmieniło, to jednak ta wolność w Polsce zaistniała te 32 lata temu. Prowadzimy warsztaty dla młodych ludzi, takich młodych ludzi, którzy będą w następnych wyborach być może już głosować. I być może od tego, czy z nimi rozmawiamy, czy nie, zależy to, żeby poszli w ogóle do tego głosowania, a B, żeby zagłosowali w sposób bardziej otwarty, bardziej zrozumiały, bardziej jakby rozumiejąc, za kim głosują, a nie tylko głosując, jak to się często śmiesznie mówi w Stanach Zjednoczonych, na tego, który jest wyższy. Bo w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat wygrywał po prostu wyższy kandydat, przystojniejszy wyższy kandydat, koniec. W związku z powyższym prowadzimy warsztaty, wolność, samorządność, solidarność. Warsztaty, które służą temu, żeby gadać z młodymi ludźmi o wartościach, żeby ich wciągać w dyskusję,
o wartościach, które 30 lat temu były bardzo ważne. I wolność, i samorządność, i solidarność były 30 lat temu ważne, a dzisiaj młode pokolenie też ma swoje, trochę inne problemy z tą wolnością teraz, z samorządnością i z solidarnością. W związku z powyższym rozmawiać, uczyć się rozmawiać, nie narzucać swoich poglądów, ale rozmawiać, przekazywać przekaz, że warto rozmawiać o wartościach, bo jak się nie rozmawia, to się myśli stereotypami, schematami zasłyszanymi gdzieś od liderów opinii, trendsetterów, bzdurami dotyczącymi różnych rzeczy i w związku z tym głosuje się nieracjonalnie. Czyli edukacja, 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 jeszcze raz. I niby wszyscy to wiemy. Rozmawiałem pod koniec kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego, jak obchodziliśmy te 25 lat wolności z wieloma ludźmi, zadawaliśmy im pytania, co powinniśmy zmienić w Polsce, żeby kolejne 25 lat było lepsze, jeszcze lepsze. No i wszyscy mówili o edukacji. Wszyscy mówili o edukacji, no ale nadal... Jako, że mówimy o młodych, to w takim razie pani Julio, jakie pani przedstawia, bądź też ma pomysły na zmianę konstytucji, bądź też w ogóle systemu prawnego, by prezydent miał lepsze możliwości wpływu na nowoczesne państwo? Zacznę tylko od ad vocem w stosunku do pana ministra. A propos właśnie tego braku dostatecznej edukacji i moim zdaniem prowadzi to do takiej sytuacji, jaka ma miejsce tak naprawdę w całej współczesnej Europie, że do władzy zaczynają dochodzić po prostu prawicowi populiści i uważam, że to jest dość przerażające. Moim zdaniem prezydent jako taki suweren narodu powinien go przede wszystkim scalać, być ponad podziałami i służyć wszystkim obywatelom. No i dla pełnego uzyskania takiego efektu powinien on być apolityczny. Ponadto też uważam, że w Polsce obecnie kolejnym przerażającym rzeczą jest to, że osoba obecnie piastująca funkcję właśnie prezydenta RP lekceważy osoby o innej orientacji seksualnej niż ta heteronormatywna, odbierając im przy tym taki pewien pierwiastek człowieczeństwa i nazywając je ideologią. I tak samo moim zdaniem to jest brak w naszej konstytucji. Wydaje mi się, że w artykule 33 właśnie konstytucja kilkakrotnie powtarza też sformułowanie kobieta i mężczyzna w kontekście rzekomej równości obu płci. Zapominamy jednak o tym, że w naszym kraju żyją również osoby niebinarne, które nie identyfikują się z żadną z płci i to może prowadzić do ich jakiejś wtórnej społecznej marginalizacji. Ponadto trzeba też zauważyć, że konstytucja zakłada, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Moim zdaniem, jako osoby urodzonej w roku 99, więc myślę, że moje podejście już też jest po prostu trochę inne. Jest to po prostu nieco przestarzałe podejście do sprawy wobec tak naprawdę powszechnej liberalizacji w sferze prawa rodzinnego w demokracjach zachodnich, gdyż takie podejście po prostu zakłada, że miłość może mieć tylko taką formę, czyli właśnie mężczyzna i kobieta, a przynajmniej tylko taką dopuszcza się obecnie w Polsce do zalegalizowania związku. Ponadto konstytucja z 97 faktycznie zakłada wolność wyznania i równouprawnienie. Jednak uważam, że mimo wszystko Kościół katolicki jest przez nią faworyzowany i ja jak najbardziej rozumiem, że znaczna część naszych obywateli wyznaje katolicyzm, ale nie powinno to prowadzić do wyróżniania go na tle pozostałych wyznań. I widoczne to jest, na przykład zapisałam sobie dokładnie, w artykule 25 ustępie 4 w związku z ustępem 5 tego samego artykułu, gdzie wspomina się o umowach państwa z Kościołem katolickim, a w kolejnym ustępie, i tu cytat, innymi kościołami. I uważam, że to również powoduje w pewnej sferze jakąś marginalizację tych grup społecznych, które nie identyfikują się z religią katolicką, albo w ogóle z jakąkolwiek religią.
I chciałabym jeszcze nadmienić ostatni problem. Niedawno byliśmy świadkami właśnie takiego problemu prawnego, który nadal jest dość głośnym tematem w mediach. Mianowicie, w polskiej ustawie zasadniczej brak jest dokładniejszego unormowania odnośnie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż zgodnie właśnie z konstytucją stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela. Wspomniana owszem została kwestia jego wyboru, długości kadencji i zasada incompatibilitas, ale mimo wszystko konstytucja milczy na ten temat, co się stanie w sytuacji, gdy upłynęła kadencja dotychczasowego RPO, a nie wybrano kolejnego i grozi taką sytuacją, że obywatele zostaną pozbawieni swojego rzecznika. Dziękuję. I padają postulaty, krótko mówiąc, uelastycznienia i otwarcia konstytucji na nowoczesne problemy, bądź też po prostu aspekty, w których państwo działa. Panie Antoni, jeśli chodzi o postulaty na przyszłość dla konstytucji i dla systemu prawnego, prosimy o parę słów. To odnosząc się najpierw do tego, co pani Julia powiedziała o Rzeczniku Praw Obywatelskich, to trochę to koresponduje z tym, co mówiłem wcześniej odnośnie tej szczegółowości konstytucji, bo z jednej strony w mojej ocenie konstytucja reguluje tą ciągłość chociażby Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przewidywanej ciągłości władzy jako takiej. Natomiast no tu jest ten problem, że ta nieszczegółowość tej ustawy zasadniczej powoduje, że władza bardziej mniej demokratyczna, czyli ta władza, która chce wykorzystywać przepisy do swoich politycznych celów, po prostu te nieścisłości wykorzystuje, mając w cudzysłowie mówiąc w poważaniu kulturę prawną i pewne takie normy prawne wynikające z tej naszej kultury prawnej i wykorzystuje tą literalność prawa do swoich właśnie korzyści. To tak ad votem. Natomiast zgadzam się oczywiście, że ta konstytucja powinna być, ta konstytucja, ten system prawny w ogóle powinien być uszczegółowiony właśnie w tych kwestiach i organizacyjnych, a jednocześnie prawno-człowieczych, bo jak rozmawiamy o prezydencie jako strażniku konstytucji, to nie możemy właśnie zapominać o tym, żeby tą konstytucję faktycznie, żeby ta konstytucja korespondowała też ze zmianami społecznymi, z tym, co się dzieje dookoła nas, bo faktycznie w pewien sposób obecna konstytucja dyskryminuje nie założenie oczywiście, bo broń Boże, teraz nie mówimy o tym, że twórcy konstytucji faktycznie mieli taki zamysł, żeby kogokolwiek dyskryminować. Broń Boże, nie. Natomiast te zmiany społeczne i jednocześnie brak możliwości politycznych do unowocześniania tego aktu prawnego doprowadziły do tego, że de facto nasza ustawa zasadnicza dyskryminuje pewne grupy społeczne, chociażby, pan Piotr nas opuścił, widzę, dyskryminuje pewne grupy społeczne właśnie ze względu chociażby na te kwestie małżeństwa. No, w mojej ocenie powinniśmy zmienić te zasady związane chociażby z małżeństwem właśnie, żeby to korespondowało po prostu z obecną naszą kulturą europejską, w jakiej się obracamy. Jeśli chodzi o, też pozwolę się odnieść do tej faworyzacji Kościoła, to my często w takiej dyskusji publicznej łączymy tą dyskryminację, pewne podejście do też mniejszości seksualnych właśnie z Kościołem. Ja bym to osobiście rozdzielał. Przykład mamy chociażby Republiki Malty, która w konstytucji ma zapisaną religię katolicką jako tą religię główną. Jest to de facto państwo wyznaniowe, a jednocześnie w tej samej Republice Malty związki adopcji dzieci i małżeństwa są ujednolicone i zarówno dla osób tej samej płci, jak i płci przeciwnych. Więc ja bym tutaj mimo wszystko nie stawiał równości, bo często takie argumenty się pojawiają, że to przez religię, przez to nasze podejście katolickie dochodzi do tej dyskryminacji. No, ja bym to rozdzielał. Natomiast jeśli chodzi o takie, w jaki sposób powinniśmy rozwiązać pewne problemy związane z urzędem prezydenta, no to przede wszystkim takim fundamentem, który się ukazał i uwiarygodnił, pokazał się bardzo mocno w poprzednich wyborach i jeszcze w tych poprzednich, to finansowanie kampanii prezydenta. No przecież umówmy się, prezydent Duda nie miał szans wygrać tych ostatnich wyborów prezydenckich, gdyby nie
gigantyczne pieniądze, które po prostu lały się niebywałym strumieniem chociażby do telewizji publicznej, która prowadziła i nadal prowadzi no, taką chamską, brutalną propagandę partyjną, no bo to jest propaganda partyjna. Więc to jest fundament tej zmiany. Zmiana finansowania kandydatów na prezydenta, tak żeby to finansowanie, nie wiem, w jakiś sposób uspołecznić, żeby każdy kandydat miał takie same prawo. Oczywiście to zaraz się pojawią głosy ze środowisk partyjnych, przecież sam należy do środowiska partyjnego, lewicowego, tak, że będzie to w jakiś sposób dyskryminujące dla tych środowisk politycznych, ale musimy mieć chociażby jeden urząd państwowy, jedno takie miejsce, w szczególności to miejsce z największym mandatem demokratycznym, które będzie od tego fundamentu, czyli od sposobu wybierania całkowicie obywatelskie, całkowicie niezależne w tym finansowaniu właśnie od partii politycznych, od parlamentu. No to jest fundament zmiany, który musimy zrobić, musimy o tym zacząć dyskutować i w Sejmie, i w Senacie, właśnie o tym sposobie finansowania kampanii wyborczej prezydenta. I druga rzecz, która mi tak przyszła do głowy, to kontrola i odpowiedzialność. No, mówiliśmy też wcześniej, mówili panowie ministrowie o tej odpowiedzialności, która jest zapisana w Konstytucji. Ja uważam, że powinniśmy zmienić sposób kontroli i odpowiedzialności prezydenta, żeby prezydent i jego urzędnicy, bo często też prezydent, możemy zakładać, że prezydent może być w jakiś sposób zmanipulowany przez swoich urzędników, którzy mogą pochodzić ze środowiska politycznego, nawet jeśli sam prezydent z tego środowiska bezpośrednio nie pochodzi, żeby cały gabinet prezydencki cały czas pamiętał o tym, że ta odpowiedzialność jest realna. Bo no, umówmy się, w obecnym kształcie politycznym no, realność postawienia polityków przed Trybunałem Stanu w Polsce jest pozorna. No, mieliśmy jedną sprawę, która zresztą trwała latami przed Trybunałem Stanu, ale to nie była sprawa natury takiej wysoko, w cudzysłowie wysokopaństwowej. Ten realizm i odpowiedzialności praktycznie nie istnieje. I powinniśmy doprowadzić do takich zmian prawnych. Nie jestem prawnikiem, nie potrafię tego sprecyzować prawnie, ale powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ta kontrola i realizm odpowiedzialności prezydenta był prawdziwy i realny. Dajemy gigantyczny mandat, chociażby właśnie przy zmianie finansowania kampanii, a jednocześnie dajemy taki bezpiecznik, że prezydent musi pamiętać jego zaplecze, że taka jest jego możliwa odpowiedzialność, jeśli naruszy reguły konstytucyjne i ogólnie reguły prawne. Swojego czasu to się odnosiło oczywiście do rządu. Było takie wystąpienie Janusza Palikota w Sejmie, pod koniec gdzieś tam rządów Platformy Janusz Palikot bardzo mocno punktował te kwestie zaniechań w jego ocenie rządu Platformy względem zapisów, co komu wolno, a czego nie wolno. On wtedy punktował bardzo mocno, że brakuje tych norm, tych przepisów, które mówiłyby, co urzędnik może zrobić, czego nie może, a jak coś zrobi, jest to niezgodne z prawem, jest to niezgodne z konstytucją, jaką ponosi odpowiedzialność. No ta odpowiedzialność polityczna i prawna polityków w Polsce jest pozorna i w całym systemie, nie tylko jeśli chodzi o urząd prezydenta, ale w całości tego systemu prawnego, politycznego w Polsce, powinniśmy bardzo mocno postawić przy ewentualnych zmianach w przyszłości właśnie na tą odpowiedzialność prawną polityków, no bo no na razie tej odpowiedzialności po prostu nie ma, a niestety jestem w stanie się założyć, mam nadzieję, że przegram, że jak się skończy rząd PiS-u, przyjdzie kolejna władza, no to obecny rząd nie zostanie niestety rozliczony. To spinając tak naprawdę klamrą wszystkie postulaty, które padły podczas tej debaty, właściwie można powiedzieć, że po pierwsze odpowiedzialność, po drugie jednak łączenie tego społeczeństwa i systemu politycznego, a z trzeciej strony niejako bezpiecznik w postaci prezydenta dla naszej demokracji i dla obywateli, którzy, jak słusznie wskazano, bezpośrednio wybierają tego prezydenta. Drodzy Państwo, padło bardzo dużo ciekawych postulatów i pomysłów. Mam nadzieję, że przynajmniej część zostanie wdrożona, bądź też przynajmniej przemyślana przez przyszłych ustawodawców. Mi pozostaje jedynie tak naprawdę
na koniec tej debaty, ze względu na to, że już siedzimy tutaj ponad 90 minut, podziękować Instytutowi Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego za ugoszczenie nas, ale przede wszystkim podziękować ministrowi Jackowi Michałowskiemu za wizytę, ministrowi Ryszardowi Kaliszowi, panu Antoniemu Raciborskiemu, pani Julii Szulc oraz panu Piotrowi Iszczukowi za dzisiejszą debatę. No i cóż, pozostaje mi życzyć udanej reszty soboty, tego pięknego kwietniowego dnia i do zobaczenia na przyszłych debatach, miejmy nadzieję, że również emocjonujących i treściwych. Ale w takiej pięknej debacie, jeżeli państwo pozwolicie, życzmy sobie, żeby za te kilka lat podczas takiej debaty, jaką dzisiaj prowadzimy, moglibyśmy powiedzieć, że mamy prezydenta przestrzegającego konstytucji. A to będzie zależało od tego, żebyśmy edukowali młodych obywateli. Edukacja. Bo tu dodam, jeszcze na końcu dodam, bo to, co powiedziała pani Julia dotycząca zapisów konstytucji, dotyczących kwestii osób nieheteronormatywnych, czy niebinarnych, czy pan Antoni, mówiąc o innych kwestiach, ja się całkowicie zgadzam. Ja się całkowicie zgadzam z tym tylko, że konstytucja ma już w tej chwili 24 lata. 24 lata to był zupełnie inny czas temu, a jak już mówimy o małżeństwie, my naprawdę się bardzo staraliśmy, bo wtedy Kościół katolicki, tu pani Julia ma rację, też był bardzo silny, aby to tak zapisać, i ja to cały czas powtarzam, żeby nie było przeszkód do tego, żeby w Polsce uchwalić ustawę o związkach partnerskich. Konstytucja jest jednoznaczna, że ona wskazuje, że małżeństwo, i tu definiuje, co oczywiście należałoby zmienić, ale ona wskazuje w artykule 17, że jest małżeństwo w rozumieniu związku kobiety i mężczyzny pod szczególną ochroną państwa. Inne związki partnerskie mogą też istnieć. A oczywiście mają nie mieć szczególnej ochrony państwa? Też powinny być, mieć. Co do tego ja nie mam żadnej wątpliwości, tylko po prostu sytuacja wtedy, w 1997 roku, powiedziałbym, te przepisy, które zostały wydyskutowane, one były po wielogodzinnych dyskusjach i te wszystkie postulaty, które mówią obydwoje państwa, pani Julia i pan Antoni, ja się w pełni z nimi zgadzam, to trzeba zmienić. Natomiast oczywiście też miejmy świadomość, że warunki zmiany konstytucji, zawarte w konstytucji, są tak wyśrubowane, że nie wiadomo, kiedy taki konsensus powstanie, no, przy tym bardzo w tej chwili dalekim podziale społecznym, a to powoduje podział w parlamencie. Drodzy państwo, dziękuję bardzo. Myślę, że ten temat jest na tyle też istotny i szeroki, że wymaga odrębnej debaty. Dziękuję bardzo debatującym, dziękuję bardzo widzom. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych debatach Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.